plażę. Dojeżdżamy do Ronda. Tu jest lotnisko w Wenecji. Jesteśmy już nad morzem. Właśnie odebraliśmy klucze. Andrzej sprawdza adres. O, właśnie. I patrzcie, jak tu jest pięknie. Już zaczynają się turyści. Tutaj restauracja. Cieplutko, naprawdę. Coś wspaniałego. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy już nad morzem. Coś wspaniałego. Ale ten zapach. No już tam się ludzi troszkę zbiera. Tak, o. Mamy praktycznie dwa kroki od morza. Jesteśmy. Fajnie, bo jest gdzie zaparkować samochód. A teraz idziemy tam do kościółka. Pokażemy wam kościółek, cmentarz. No i tak jak widzicie, patrzcie ile jeszcze leżaków pustych. No fakt, dzisiaj jeszcze jest piątek. Może się to zapełni trochę. Tarnogrodzka mafia idzie przede mną. Ależ cieplutko, jak fajnie. Idziemy do kościółka. Wchodzimy teraz, będziemy wchodzić do kościółka. Tutaj macie plażę. Ludzi kupa. Także jak coś, to zobaczymy, czy można nagrywać, to wam pokażę. To jest piękny kościół. Tutaj na tej tablicy pisze, że jak było kiedyś tutaj powódź taka okropna, dotąd doszła woda do tego krzyża, jak widzicie, ale nie wdarła się do tego sanktuarium. Zobaczcie, tutaj właśnie kiedyś, jak wcześniej wam mówiłam, ten kościółek, tutaj było straszna powódź i później po tym zrobili taki falochron. Żeby, bo to miasteczko było całkiem zalane. To aż niesamowite. Takie macie tu widoczki. To właśnie ten kościółek. To jest kościół świętego anioła. Sanktuarium. Takie fajne. Szkoda, że nie można tam wejść na górę. Andrzej rybek chyba wypatruje. Jak widzicie, tam jest ten kościółek. Tutaj zaraz za tym murkiem jest plaża. A tutaj jest taki fajny stary cmentarz. Bardzo, no już jest nieczynny od lat, ale taki klimatyczny, z takimi nagrobkami. Każdy praktycznie ma zdjęcie. Prawie każdy jest inny. Powiem wam, że naprawdę ma swój urok, jak na cmentarz. Widzicie? Fajnie jest taki. Jak zobaczcie. O, tutaj jakieś dziecionko. No ale jest taki. Oj, sroki jeszcze chodzą po tym. Także taki malutki. To jakieś fajnie z takich żelazne. Ma swój taki urok. Ten cmentarzek. Ta miejscowość jest też słynna z takich właśnie domków kolorowych z kwiatami. Takie uliczki. Wszystko tak fajnie zrobione. No patrzcie, czy to fajnie nie wygląda? Takie kolorowe. Wszystko. Warto tu przyjechać. Poczekaj, Nince muszę jeszcze wziąć magnesik. Obiecałam jej. Także Ninka, pozdrawiam cię serdecznie. I zaraz magnesika szukam. To jest pomnik poświęcony tym, którzy zginęli na morzu. Patrzcie.
Taki park. Fajnie, szukamy chłodu, bo naprawdę już przygrzewa nas. I idziemy coś zjeść. Zobaczcie, to jest ta róweczka cała. Takie fajne okiennice. I tak to. A tutaj Tarnogrodzki. Moi drodzy, siedzimy, czekamy. Zaraz nam pizzę już zamówiliśmy sobie. Patrzcie, jak tutaj mamy. Takie fajne. W takim zakółku. Fajnie to wygląda. Widzicie? Super. No i widzicie? Są i moi przyjaciele. Wróbelki! Chodźcie tu, coś wam rzucę zaraz. Czy widzicie to? Smacznego wszystkim! Zjedliśmy, a teraz sobie taką uliczką klimatyczną idziemy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda wszystko. Taki deptaczek. Okiennice pomalowane. Jedzonko. A tutaj robią te gofry i takie naleśniki, coś podobnego. Pamiętam, bo jak Adrian miał praktyki tutaj, w tej miejscowości, w hotelu, i jako kucharz to mamę zabrał. Patrzcie, te wszystkie takie zaułki. Przy nich restauracje, pizzerie. I co sobie życzycie? A, tu jest poczta na przykład. Jakie fajne kolorowe muszelki. Czyż nie ładne to wszystko? Butiki. O, no takie buty można kupić komuś. Ale nie Tarnogrodzkiemu, bo on to jest taki wybredny i taki wredny. No patrzcie. Można drzwi tak zrobić sobie? Można. O. Może ktoś chce Ferrari albo Maserati. Jakie fajne torebeczki. To dla nas kobietki. No nie? Do koloru, do wyboru. Tak jak to ma miasteczko. I tak zbliżamy się do takiego małego ryneczku, gdzie jest fajnie. Pytanie, czego Andrzej nosi czarne okulary? Zgadnijcie. Ten wredny Tarnogrodzki, tak. Żeby nikt nie widział, gdzie się gapi, tak? Waga na 11. O, tak. Kto by cię chciał, wredny ty mój? Ja już taka głupia byłam 25 lat temu. O, patrzcie, policja. Tutaj właśnie, policja finansowa, jak to Andrzej mówi. A, tutaj jest krzywa wieża. Ta wieża jest naprawdę krzywa. Nie jest to Pisa, ale to jest właśnie bardzo fajna wieża Skaorle. O, kurczaczki. No, tutaj też jest jakaś bazylika. I kościółek. O, wejście, wyjście. Andrzej, wejdziemy tutaj, do tego kościółka na chwilę? Nie. A. Tutaj macie. Piancio. I puls. A gdzie mój stary idzie? Gdzieś mnie w zaułek jakiś ciągnie. Ciekawe. Ciekawe, gdzie? Gdzie mnie ciągniesz, kochanie? Ale to wredny, ale to... A, patrzcie, chce mi pierścionek może kupić. No. Co mi kupisz dzisiaj? Ale to jest wredne. O. Patrzcie, może taki sygnet by mi kupił, a ten gdzie? Goni do przodu. Pomyślcie, tak mieszkać tutaj. Kaza Danieli, porysowane jakieś stateczki. O, tutaj jest też klimatyczny, tak usiąść sobie, patrzcie.
No. Rybki świeże. I tak sobie taką wybrać. Ja sobie wybieram tamtą rybkę i sobie zjem tutaj. Ależ fajne wnętrze. No nie, kochani. Kto nie był w Kaorle, musi tu przyjechać i zobaczyć. Spróbować tych smakołyków. A zapachy? Nie chcę wam mówić, bo szkoda wam się zrobi. I znowu dochodzimy do jakiegoś placyku i kolorowych domeczków. A tu? Liga Morska. Liga Morska. Co dalej? Włoska. No, Liga Morska Włoska. Widać na niebiesko pomalowane. A tu zaraz kontrast obok niego. O, tutaj by ktoś ślub brał. I zobaczcie, taki fajny wianek. Życzenia dla młodej pary. I dochodzimy znowu do placyku. Z pamiątkami, ze wszystkim. O! Ten dzwon fajnie bije. Szkoda, że żeśmy nie byli tam przy samym. No ale nic. Słychać go w oddali. Także Sławciu pozdrawiam, bo dzwony biją. I Olu. Pozdrawiamy was cieplutko. A czekaj, bo gdzieś mi ucieka ten tarnogrodzki. I idziemy. Jest też piękne. Kościółków właśnie w Italii to jest bardzo dużo. Coś takiego pięknego. Święty papieża jakiegoś, musiałabym dokładnie rozszyfrować te cyfry, to wam bym powiedziała, który? 23. O. Jan 23. To jemu ten kościółek poświęcony. Co wredne. Ależ to jest wredne, ależ to jest wredne. Ale się ogląda, czy przypadkiem mu się nie zgubiłam, boi się. Ja łapię oczami. Ależ to jest wredne. Nie wiem, zaraz to doniczką z rozmarynem dostaniesz.